Cześć, z tej strony Diament i jak niektórzy z was wiedzą, trochę zapowiadałem ten film, ale przyznam się szczerze, że nie miałem zielonego pojęcia, od której strony to zacząć, bo tak jak w przypadku szybkiego info, zazwyczaj braliśmy za temat jedną grę, takie na przykład Call of Duty, bo nie było jakoś dużo gier wartych uwagi, tak powoli rynek gier mobilnych się zmienia. Coraz więcej znanych marek otwiera się na nowych graczy, chociaż jak wiemy, można było się spodziewać, że niektórzy tylko w jednym celu. W tej serii będę przedstawiał wam najciekawsze newsy, żebyście się sami nie pogubili wśród tylu naprawdę ciekawych nadchodzących gier. Do tego filmu zebrałem parę tematów z dwóch ostatnich tygodni, ale jeśli według ciebie coś pominąłem i uważasz, że ty lepiej sprawdziłbyś się w szukaniu newsów, czy nawet dostałeś się do jakiejś zamkniętej bety gry, możesz podesłać tematy mi na Instagramie. Nie wykonopuję was, po prostu nie mam czego wam obiecywać, ale pomożecie mi w tworzeniu tej serii i dostaniecie jakieś promo. No dobra, trochę się rozgadałem, a to miał być szybki film, także już nie przedłużam i zaczynamy. No więc pierwszym tematem, który wypadałoby poruszyć, a nie odbił się chyba jakimś dużym echem, jest Valorant Mobile. No, Valorant, ale nie do końca, bo owszem, Valorant Mobile jest zapowiadany od jakiegoś czasu, ale chodzi mi o Hyperfront, o którym można powiedzieć, że jest po prostu hero shooterem na telefon, ale podobieństwo do Valoranta chyba nie jest tu przypadkowe. Hyperfront jest wydawany przez NetEase i na samym Google Play da się zauważyć mieszane oceny. Część graczy jest zachwycona, a część nie może odpalić gry, tak jak ja w przypadku Diablo Immortal. Ja samej gry jeszcze nie sprawdzałem podczas pisania tego materiału, ale jak jesteście jej ciekawi, to planuję wstawić jakiś gameplay z Hyperfront w środę, więc zapraszam. Przy okazji premiery Hyperfront przypomniała mi się sytuacja z inną dobrze zapowiadającą się grą mobilną podobną do innej znanej gry. Mianowicie Area F2, która garściami czerpała z Rainbow Six Siege i była naprawdę dobrą grą, przy której ja sam świetnie się bawiłem. Szkoda tylko, że coś około miesiąca, ponieważ jak Ubisoft zorientował się, że coś takiego istnieje, pozwali twórców, co już wtedy mogło naprowadzić nas na poszlaki, że kiedyś zobaczymy Rainbow Six Siege Mobile na telefony. To zdanie nie miało sensu, ale stało się. Jakiś czas temu Ubisoft zapowiedział nam Rainbow Six Siege Mobile, a w tym tygodniu pojawił się w rejestracji wstępnej, a sam Ubisoft ogłosił już, że otwarta beta pojawi się gdzieś pomiędzy 1 września a 30 listopada, czyli można spodziewać się, że Rainbow Six Mobile ukaże się gdzieś na końcu roku lub na początku przyszłego. Myślę, że jest na co czekać, jeśli Rainbow będzie wyglądał jak jego podróbka. A wy czekacie? Skoro jesteśmy już w temacie bety, kolejne smów przejście, mów mi klawite. W tym tygodniu ruszyła kolejna zamknięta beta Warzone Mobile. Niestety zamknięta, więc jeśli macie konto Activision, szukajcie maila z zaproszeniem. A jeśli dostaliście takie, to skontaktujcie się ze mną, bo mam parę pytań. Z przecieków w becie wynika, że mamy nowy tryb, Mini Royale, czyli Blitz, i wygląda to naprawdę całkiem ciekawie. Mam wrażenie, że premiera Warzone Mobile odbije się echem nie tylko w mobilnym gamingu. Niestety póki co nie mamy jeszcze żadnej daty ani jakichś większych przecieków. Dlatego ja łykam wszystko jak pelikan i na pewno będę was informował o Warzone Mobile. Propos Call of Duty. Naprawdę nie robię tego specjalnie, po prostu tak tematy mi się ułożyły. Mamy nowy sezon Call of Duty Mobile jakoś od tygodnia we współpracy z Ghost in the Shell i pewnie zainteresowani wszystko już wiedzą, ale tylko wspomnę. W tym sezonie po raz pierwszy Activision rozdaje legendarnego skina za darmo, tylko że nie pierwszy raz i nie za darmo. Tak mogliście myśleć przez to, co podsuwali nam content creatorzy na Twitterze. Bo żeby go dostać, trzeba uzyskać 3 główne nagrody zdrawów. Wtedy jest dla was za darmo. Czyli dla przykładu, jeśli ja mam legendarny skin Ghost Retribution, to muszę wykupić jeszcze 2 drawy, co kosztuje w okolicach 1000 zł, chyba że główne nagrody z tych drawów dostanę za pierwszym, drugim drawem. I skin na Man of War wtedy dostanę za darmo. Tylko wtedy. Nie ma żadnego innego sposobu, żeby bez 3 głównych nagród zdrawów dostać ten skin. Nie wiem jak wy, ja niespecjalnie uważam, że to najlepszy deal w życiu, ale napiszcie mi w komentarzu, jeśli ktoś z was rzeczywiście wykupił 3 drawy tylko po to, żeby dostać tego skina. W sensie nie, że wykupiliście 3 drawy w swoim życiu i teraz dzięki temu możecie dostać tego skina. Interesują mnie tylko ci ludzie, chciałbym ich poznać, którzy zobaczyli skina na Man of War
i stwierdzili, że to będzie zajebista decyzja, żeby w tej chwili wydać hajs na 3 drawy, żeby go dostać. Mimo wszystko, cieszę się, że grałem w czasach, kiedy legendarny skin rzeczywiście był rozdawany za darmo. Pozdro dla wszystkich, którzy go mają. I co najlepsze, to był jedyny event, gdzie można było go dostać, więc tym bardziej to jest unikat. Od tego momentu nie było innej opcji, więc szkoda, że Activision nie podeszło do tego tak samo jak kiedyś. Ale no, czasy się zmieniają, może brakuje im hajsu. No i ostatni taki krótki news dzisiaj, bo nawet nie wiecie, jak długo musiałem szukać tego wszystkiego i to scalać w całość, żeby to miało ręce i nogi. To jest naprawdę ciężkie, to co innego niż szybkie info z Call of Duty. Starałem się wybrać mimo wszystko najważniejsze tematy, bo nie wiem, jak przyjmie się ten film, więc no. Zostawiłem to sobie na koniec, bo aktualnie najbardziej gram w Apexa, jak pewnie zresztą wiecie, mamy dość konkretne przecieki na temat tego, co zobaczymy w następnym sezonie. Mianowicie, nową legendą będzie krypto, a tematem sezonu będzie cyberpunk. Prawdopodobnie, bo ja ciągle mam nadzieję na Revenanta albo Watson. Chociaż im dłużej nie ma Watson, tym dłużej jestem szczęśliwym graczem Apexa. Ci, którzy grają w Call of Duty Mobile pewnie od jakiegoś czasu, a nie od poprzednich sezonów, wiedzą, że niekoniecznie chcecie mieć na mapie potencjalnego Trapmastera. Po prostu. Póki co nie wiemy, czy na pewno będzie to krypto. Znalazłem tylko przecieki, ale wszystko wskazuje na to, że tak, ponieważ waluta sezonowa i motyw przewodni i skrzynki bardzo mocno nawiązują do postaci krypto. W plikach gry mamy też Revenanta i Watson, więc bardzo możliwe, że następnymi legendami będą właśnie Revenant i Watson, chociaż twórcy przyzwyczaili nas, że wchodzi od pierwszego sezonu wszedł Fate, czyli postać ekskluzywna tylko dla Apex Legends Mobile, potem była, tak mi się wydaje, chyba potem była Loba, potem znowu była postać ekskluzywna. Jeśli teraz dadzą nam zwykłą legendę z Apexa, z kanonu, to następną postacią może też być postać ekskluzywna, ponieważ twórcy zapowiedzieli, że takich postaci ekskluzywnych dla Apex Legends Mobile mają aż 9 w przygotowaniu, więc ja jestem bardzo ciekaw. Wybaczcie, że tak mało tematów wybrałem do filmów, ale uznałem, że współpraca Blackpink i PUBG Mobile, czy Assassin's Creed X New State X PUBG Mobile to coś, co bardziej wolałbym przemilczeć niż rozdrapywać. A jeśli uważacie, że coś jest ważnego, co mogłem pominąć, albo że moglibyście mi pomóc w tworzeniu takiego kontentu, komentarze są wasze, a kontakt macie w opisie. Sprawdźcie też inne moje socjale, ja już się z wami żegnam i do zobaczenia. Cześć!